Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Viewfinder. No właśnie, Kite. To w sumie dobrze podrzuciliście pomysł na to, że on nazywa się Kite, a nie Cat, ponieważ AI jest od Artificial Intelligence pewnie, dlatego jest Kate, no powinno być nawet, nie? Kate, to brzmi jak imię żeńskie, ale głos ma męski. Nie można go pogłaskać? Jest dziwne. Spodziewałbym się, że kota da się głaskać, ale no nie ma na nim interakcji żadnej. Więc smutek, ale mieliśmy pojechać sobie tą kolejką, więc pojedźmy. Mieliście też skojarzenia z kotem... Też fajnie tę głowę to obraca. Tak. To na nas patrzy idealnie jak kot, który chce chrupkę. A mieliście skojarzenia z kotem niekoniecznie Schrödingera. Uwielbiam kota Schrödingera, szczególnie po Detroit. Natomiast... z Cheshire Cat, z Alicji Krainy Czarów, tak? Atium, Ascend i inne różne dziwne rzeczy. Hub completed, a Charon? To brzmi jak Charon, ten cyklon i Charon, czyli przewoźnik piekielny. No dobra, chyba trzeba coś kliknąć. Preview next. A, proszę bardzo, hub completed, to mamy Hiraya. Okej, okay. I potem kolejne inne. No dobra, tu jest 8. Aran was a brilliant designer. All the lovely artistic elements you see are all thanks to his handiwork. Though his colleagues were just as amazing in their own rights, their work was always set to change the world. Or so they said. Often. Okej, pewnie chodzi o to, że ten tunel jest tak stworzony, żeby teraz na zewnątrz doczytywać nowe poziomy, a my się będziemy kręcić w nieskończoność w lewo, aż się skończy. Please keep all hands and legs inside the vehicle. Oh, I'm Kate, by the way. An artificial record keeper, developed by Mirren to maintain this place. I'll be here to assist you in any way that I can. And I look forward to seeing what wonders you discover. Okej, okay, czyli słuchajcie, wychodzi na to, że w pierwszym hubie będziemy mieli kaczki, to może w każdym hubie będą na przykład inne rzeczy do zbierania. Tam były kaczki, to może będzie coś innego. Hiraya, no to on też powiedział, że to jest jakiś tam developer, tak? Czy tam, kurde, wynalazca. Glad to find out that's how they got around. O, proszę. Is that a tree? To jest drzewo, ale mnie bardziej interesowały te... These are sick! Wonder if the founder here knew how to rock. Co? Yeah, where's my applause? Okej. Okay. Where's my applause? Kurczę, brytyjski. Znaczy, wydaje mi się, choć wiecie, kurczę, to może nie być brytyjski, może to jest australijski akcent. Cholera. Chyba wydaje mi się, że jednak nie do końca jest takim klasycznym brytyjskim akcentem. Musiałbym się wsłuchać bardziej, natomiast widzę, że jest sporo gitar elektrycznych, czy może jakieś muzyczne znajdźki będą? Strzelamy, co to może być? Jaka może być muzyczna znajdźka? Znaczy nie, no bo to zależy, tam mieliśmy po prostu łazienkę z wanną i nagle kaczuszki, to może być wszystko. W każdym razie, zaraz podejdziemy do drzewa. This must be the next set. Okej, okay, czy tutaj mamy... Maybe we'll find out more about the work being done in this area. Jestem rozbity jeszcze co do tego, jaki język ona prezentuje. Bardzo ładne drzewo. W ogóle bardzo ładny ogród. W ogóle no, wszystko wygląda bardzo ładnie tutaj, tak? To trzeba powiedzieć. O, tu mamy kolejne zestawy. Tylko, że na razie zablokowane. I zaraz się okaże, gdzie będziemy zbierać faktycznie znajdźki. Juh, bym to zjadł. Cokolwiek to jest. Nie bardzo łatwo przekupić jedzeniem. Garnki, czajniczki. Chociaż tutaj znowu coś chrupie, widzicie? W tym miejscu coś chrupie, ewidentnie. Znowu. Ale ładny tu jest. Kubeczki, kuchnia, lodówka, oczywiście wiadomo z kim w środku. Kamyczki. I znowu coś chrupie. Z tamtym coś chrupie, to ciekawe. Czyjeś zdjęcie. Będziemy przez to przechodzić jeszcze, no ale lubię się rozejrzeć na początku. Tu mamy jakieś, co to jest? Hamak? Nie. To jakieś inne rysunki. O! Mikroszkopy! I jakiś jeszcze mechanizm. Nic nie jest interaktywne tu na razie. Ale no właśnie, tutaj jest, to są jakieś, wiecie co, to mogą być dalej elementy związane no z tym poznawaniem jak władać pogodą, tak? Coś się wydarzyło na świecie, że teraz niebo jest czerwone i się w ogóle jarają. Tak wygląda roślinność, nie? No otóż tak wygląda właśnie roślinność. Kurczę.
Dobra. Jedziemy z tym koksem. 8 poziomów tutaj do odkrycia, tak? Znaczy 8 poziomów do zrobienia. Jedziemy. Dobra. Village. Tak mi się wydaje. World Tour. Self-produced. Village. Can you village? Ciekawe, czy jest jakiś achievement zasiadanie na każdym krześle. Jak tam od spodu to wygląda? Bardzo ładnie. You are falling. No shit, Sherlock. Ja lubię spadać. Lubię, jak mnie cofa po spadku. No dobra. Proszę mi dać już kamerę, bo chcę się bawić trochę... trochę kamerą. W sensie aparatem. Dużo roślinności. Tak, ale to chrupanie jest straszne, że to występuje tak... intensywnie. Co mamy tu napisane? I'll never take the art of walking into your work for granted. Okej. No tak, dużo tu elementów związanych z muzyką jest. To na pewno. O, o, czekajcie, czekajcie, czekajcie. A! What? Wej, ja tylko... O kurczę, no to patrzcie, perspektywa nam dała kolejne przejście. O, czyli nie tylko zawsze zdjęcia. O, plenerówki style. O proszę, nic nie zrobiłem, a się samo stało. Deszcz pada znikąd, takie trochę japońskie klimaty. Oto jest kolejne zdjęcie. Pewnie sposoby na przechodzenie przez te wszystkie... przejścia, tylko no ja na początku muszę wyczuć, co jest znajdźką, więc na razie nie wiem. Nie będziemy siedzieć. Po prostu ułożymy. Okej, tam coś się psuje. Może, ja tutaj spodziewam się, wiecie, jakichś jeszcze sekretnych przejść po drodze. Na razie samo się dzieje, chociaż też... trzeba powiedzieć, że gra też trochę pomaga w dostosowaniu jakichś ostatnich ruchów, żeby trochę pomóc, wiecie, na zasadzie takiego magnesu, przyciągnąć trochę nas do odpowiedniego układu. O! Proszę bardzo. Teleporter. Zaraz do niego dojdziemy. Zabawa perspektywą jest Można! No! Jest za to również achievement. Okej. Okay. Dobra, można głaskać Keita. Dobra. A gdzie są jakieś znajdźki? Powiesz mi, kocie, jakie są znajdźki tutaj? Piękne. Proszę bardzo, bardzo mi się podoba. Teleportujemy się do drugiego poziomu. No na pewno będzie to ciekawe przeżycie. Na co jeszcze wpadną twórcy? Dobra, zaraz odbierzmy tu... Może konewki są znajdźkami? O! All your hard work has led you to this moment. We are going to change the world. Chętnie. Przestało dzwonić? To dobrze. Odbieram. Hey, can you hear me? Hello? Oh, wait. Oh, I think this is voicemail. So weird. Sorry about this. I've been trying to get back in contact with you. We should be able to communicate through this method, though. I'll keep trying to call. On the bright side, I've been monitoring your vitals in the system, and we're still green on my end. I'll keep you posted if anything changes. Good luck in there. No, powiedziałbym, że rzeczywiście w dużej mierze brzmi trochę najbardziej brytyjsko mi brzmi mimo wszystko. Australijczycy mają takie troszkę inne zaciągania. Co my tu mamy? Mamy zdjęcie gór. Super. Zdjęcie gór, okej. Okay. Bring this to the planning session. A, mamy tu jeszcze... O, to. Ah, these are interesting experiments. And I like that they're reliant on creativity. There's a lot of creativity in nature. Unexplainable things that uproot themselves and find purchase. I'll make sure to keep an eye out and see how this experiment might blossom. Spoko. Mamy jeszcze notatkę. Show diagram 1-to-1C to Aharon. He will laugh hard enough to wet himself. Okej. No dobra, ale teraz co? Tutaj, patrzcie, będziemy tworzyć jakiś obrazek, ewidentnie. Więc chyba tymi górami musimy sobie zrobić przejście, ale pewnie z ciekawości usunąłem. Chciałbym, wiecie, co w ogóle też koteczkowi zrobić niespodziankę taką i jego tak to trochę przygwoździć, ale... Ale to może innym razem.
Cyk. Zrobimy przejście i zobaczymy, co tutaj jest. Jakaś perspektywa, nawet samo się ułożyło już. Ło! I to ma kolejne rzeczy. All it takes is one seed. Jedno ziarnko. Na razie jedyne, co mi w tej grze przeszkadza, to chrupanie czasem ekranu. Troszkę boli. O! O, interesujące. Ha! Tak jakby sugerowało, że trzeba się cofnąć w czasie, słuchajcie. I jednak usunąć od razu to, bo będzie przeszkadzało. Tak, tak mi się wydaje. Utniemy tak pół tego kwiatka. Jezu, to naprawdę ucina dokładnie tam, gdzie postawię. To jest niesamowite. A ciekawe, co było, gdyby uciąć tę kartkę na pół. Ale to będziemy jeszcze testować. Dobra. Okej. Poszło. I teraz... Cyk. I mamy teleporter. Bardzo fajnie. Tylko co tu jest z znajdźką? Kurka. Może nie każdy poziom będzie miał znajdźkę, chociaż pewnie powinien mieć. Słuchajcie, jeszcze nie wiem, co zbieramy. Ale idziemy dalej. O, tu jakaś wajcha jest. Może trzeba będzie ustawić się w odpowiedniej konfiguracji. Zobaczymy. Seeing you walk around this place brings back memories. Co? Jakie ty możesz mieć wspomnienia, kocie? Okej. Chodzi o projekcję kolorów. Też. Co robi to? Włącza. Włącza. O, faktycznie, teraz jest na czerwono. Okej, musimy nadać wszystkiemu kolor, ale przy okazji posłuchajmy, co mają do powiedzenia tutaj. Must realize that what we build with our hands is not enough. But to truly bring something to life, we must breathe life into it ourselves. There is no life in calculations on a board. Brilliant. Numbers on screen. But there is life in our hands. The way we hold. The way we care. O, możemy wziąć karty? You can swap between... No dobra, ale co dadzą karty? Tu mamy coś napisane jeszcze. Brainstorming. How to use our screen printing in mural successes. Mural all charts? Miren. Dream big but remain practical. Paradox. Strawberries. Window seal code we can apply back home. Hidaya to code biochar soil variants. She doesn't look happy. I will paint her a bagras tree anyway. Potential colors for Hidaya's bagras tree. Okej. Okay. A co z tymi kartami? Oż ty w mordę. Wylatują z nich serduszka. What? Faktycznie. I to serduszko można... serduszka można gdzieś przenosić, okej. Okay. Cyk. O! Put down both playing cards, okej. Okay. Ale widzę, że nie wszystko się tak dobrze trzyma, w sensie... No to powinno leżeć, prawda? W ogóle gra zrobiona jest w Unity, by the way, gdybyście się zastanawiali. Użyłem obu kart i wysypałem rzeczy. Co mamy tutaj? Fruit trees or healing trees like the bagras. Antiseptic leaves. Practical suggestions only, please. I second Hiraya's bagras tree idea. It is one of the nature's most awe-inspiring designs. Plant-based biofilters. Ah, Liung to model a biofiltration system. Biochar Batch Testing. Powodzenia z tłumaczeniem tego, co to jest Biochar Batch Testing. To myślę, że tłumacze będą w niebo wzięci, tłumacząc takie proste kwestie. Termosik. O! Trzeba znaleźć pewnie wszystkie po prostu wajchy. O, tu też jest co jest. Cóż jest? Thank goodness the sensible ideas guy tagged along for the meeting. You mean... Aha. You mean the outrageously handsome guy with the killer dress sense? I take it back. Okej. Okay. Notatki zostawione pomiędzy nimi wszystkimi. Czekajcie, a tu jakaś czasówka była? Nie, świeci się. O, tam coś w powietrzu jest. Aha, bo może... Czy ja czegoś nie zniszczyłem jakąś kartą? Tak jakby urąbane były. Wiecie co? Dobra. Wszystko jest jasne. Urąbałem. Połączenie przecież, tak? Ale okej, okay, możemy zrobić sobie cyk. Yeah. Pyk. Proszę bardzo, możemy się tym pobawić, nie można tym rzucać, ale można to podnosić i przenosić.
Więc dobra, jeszcze raz. Się dziwię, co urąbałem, a ja sam urąbałem część świata i się dziwię, że nie działa. I tu jeszcze mamy tego koteczka, też już było skomentowane. Brave taking, paint me next. Always a pleasure to watch a master at work. Thought provoking. Okej, okay, o. To chyba już dobra. Tak, myślałem, że te karty się nie przydadzą, że to tylko zabawka, ale no, przydadzą się, tak? F to align, a no właśnie, ale to nie takie proste, czekajcie. Cyk. No właśnie, i teraz... Teraz co dalej? Teraz zobaczymy, jak mi się to uda zrobić. Cyk. Czy w ogóle po to są te karty tutaj? Może nie są po to karty. Słuchajcie, może jakiś jest prostszy sposób, ja teraz... Oczywiście przekomplikowałem sprawę. O! No właśnie. Aha! A, lubię swój mózg. Co? Mózg. A przynajmniej to, co go imituje. Tak, utrudnijmy sobie, zróbmy jakieś niemożliwe skoki z kartami. Przecież tutaj nie ma przejścia, absolutnie. Absolutnie nie ma przejścia. Dobra. W każdym razie włączyliśmy wszystkie wajchy i jest pełen kolor. Musimy się tylko ładnie ustawić. Coś nie gra. Ej, nie wszystko jest włączone, co ja tu? Ło! Ej, właśnie, koteł. Ej, co się wydarzyło, że to się wyłączyło samo? A, dobra, cofałem czas. Pewnie dlatego. Oczywiście brakowało jakiegoś koloru. Pięknie. Nie no, fajna bajera. Może nie zdobędziemy jeszcze aparatu, aparat będzie gdzieś na końcu, na razie bawimy się innymi mechanizmami. Może być. Teleport, okej. Okay. Ale co to było z znajdźką? W sumie to nie wiem. Jeszcze niczego nie kliknąłem, żeby było, może wy coś zasugerujecie? Że coś było z znajdźką według was? Co można zbierać? Idziemy dalej. Mikroszkopy, pierdolety, idziemy do kolejnego poziomu. Może coś przy tym głównym drzewie będzie się zbierało? Co to mogłoby być? O kurczę. Cześć koteł. Ksyś, siedzisz wygodnie. Trzeba będzie jakoś tam... O! To się da odtworzyć stąd? Nie. Trzeba będzie znaleźć wejście. No dobra, zobaczmy co jest z tej strony. Z tej strony mamy... pokoik. O! Ile napisów. O kurczę. Wiecie co? Zostawiam to wam. Tłumacze też nie muszą tego ruszać, to zrobimy tak, że nie wszystkie teksty będziemy czytać. Taki wpisik zostawimy wam. Excellent growth. Move to phase 2 planter with the others. A more vermiculite for this test patch. Volite minerals for next round of biochar tests. Please work. Okej. Okay. No strasznie mnie to Czekajcie, bo ja już z tym chrupaniem powiem szczerze nie mogę i mnie to drażni, nie wiem jak was. Więc ja bym chciał zobaczyć, czy jestem w stanie jakoś to poprawić. Dajcie mi chwilę. Anti-aliasing jest none? To ciekawe, w ogóle nie mam anti-aliasingu włączonego. Interesujące. Muszę was zasmucić. To nie jest problem z jakością, mam przecież dobrą kartę też graficzną. Widzicie? Chrupię nadal. To są najniższe ustawienia graficzne ever. A tutaj nie ma płynności. To jest... No to jest poważny mankament tej gry, no jednak. Skoro po prostu wszystko widzicie mam na low, wszystko powyłączane, co można było. Field of view może trzeba by jakoś... A nie, no to wiadomo, to jest efekt soczewki. Resolution scale nie będziemy zmieniać. No dobra, coś jest... Something is no yes, tak? Coś jest nie tak i nie mam pojęcia co. Nie jestem w stanie nad tym zapanować, musimy jakoś przegryźć po prostu to chrupanie. Jakoś to wytrzymać. Nie wiem jak to będzie, bo no mnie to rusza troszkę. I nie lubię jak to płynność jest wszędzie nagle przy tak małych światach. Tu praktycznie, wiadomo, wszystko może ulec zniszczeniu, więc może to skomplikuje, ale no ewidentnie mam wrażenie, że gdzieś patrząc w kierunku tamtej góry czy czegoś innego, no jest takie chrupanko i to będzie psuło efekt, no. To będzie psuło efekt. Ale nie tylko tam. Nie wiem, co powoduje to chrupanie w tle. Może za dużo od jakichś detali wokół tych budynki jakieś czy coś. Nie mam pojęcia. Dobra, co mamy tu? No cześć. I believe their name is Melanie.
Samurai's more playful work. To, że niby od, że to jest watermelon, watermelani, tak? Biochar case studies for Mirren. Note to self open with a pun. Co? Co ma być otwarte żartem? Dobra, co na tym stole ciekawego? No jakieś kasety są. O, może kasety są znajdźką? Nie są. Szkoda. Co to jest to? Use camera, look through the viewfinder. A, look through the viewfinder, nie? Zrobiłem zdjęcie. Dzięki. Aha. I drugie zdjęcie również. Dwa razy takie samo zdjęcie. No mam schody. Mam schody. Dobra. I mogę teraz schody sobie postawić gdzieś. Na przykład tu. Czy to pomogło? Troszkę tak. Ło, tu w ogóle jeszcze jest w ogóle jakaś taka większa część tutaj. Odpalamy. I've been running these biochar experiments for a few days now. Every time I think I finally achieved the perfect soil composition and nutrition. As soon as I mimic future climate conditions, poof, my work falls apart. It's disheartening. But not enough. Be sure to catch my good side, all right? There must be something I'm missing. Maybe. Maybe I can talk to Mirren about it. Jeszcze się tam kot wtrącił. No dobra, to wiemy, co musimy zrobić. Możemy sobie postawić teraz jakoś tak tutaj ten tego zioma. Excellent shot. Dzięki. Starałem się. Teleport. Tam nie sięgniemy, ale to możemy przejść. Okej. Okay. Fajne bariery. Na razie mamy statyczne zabawy w... z kamerą, ale no to się na pewno zmieni. To się na pewno zmieni, bo w demku była kamera jako zabawka taka do ręki. Specimen B, visible growth, control specimen, no change. Specimen B, stalled growth, control specimen, no change. Metabolic flux conversion, risky, but acetate synthesis is ideal. Back to the drawing board, increasing biochar doses to prep for restart. Low acetate levels. Ciekawe, czym jest acetate, znaczy wy już wiecie, ja jeszcze nie wiem. Nie aceton chyba, nie? No dobra, musimy przynieść baterię. Cześć koteł, masz komentarz? Czasami masz. O, no nie do końca o to mi chodziło, ale okej, wezmę to. No na razie nie mogę tym w żaden sposób, zobaczcie, władać, tak? Pozostaje jakieś kawałki i tyle. Tu jest... Dobra, ile potrzebujemy baterii? Dwie baterie potrzebujemy. Tu jest jedna z nich, w ogóle można ją zobaczyć też przez dziurkę. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie. O dobra, rotate. O no właśnie. Więc może jakoś to tutaj zrobimy jakieś przejście, żeby nic tam nie zniszczyć po drodze. Zbyt kluczowego. Proszę bardzo. Kotał się pięknie teleportuje, mamy baterię, ale przy okazji jeszcze zobaczymy, co tutaj jest. O, pick up orange magnet. O nie, zbieramy magnesy. O nie, to jak ja z szyną. Jak jedziemy do jakiegoś miasta, w jakieś miejsce, to zawsze przywozimy magnes na pamiątkę i nasza lodówka jest pełna magnesów z różnych miejsc. Taka fajna pamiątka. Dobra, posłuchajmy. I feel like Geelong, but I have a solution to this. Ay, ay, ay. This mess of my own making. He must know what Mirren has been working on. Squirreled away in her own little corner. Maybe I can find a way to help. That might put us back on good terms. Mending relationships often felt harder for Haraya than tending to her plants. I wonder why she always put in the effort. Tu jest jeszcze notateczka. Improvement. Back down to one dose to maintain root quality. Okej, okay, no szukają, tak? Szukają idealnej mieszanki, tak mi się wydaje tutaj. Gleby, ale dobra. Mamy jedną baterię. Mamy pewnie... Możemy zrobić kilka zdjęć więcej. Pozostaje pytanie, gdzie jest druga bateria? Czy nie będzie tak, że trzeba było tę na przykład baterię skopiować? Albo oczywiście, skoro mamy ścianki, może gdzieś bateria jest w którymś miejscu do zdobycia. Gorzej, jeśli będzie w miejscu, które właśnie zniszczyłem, nie? Wszystko możliwe.
Koteł, weź powiedz mi, chłopcze, gdzie jest kolejna bateria? Może wy już widzieliście, ja jeszcze szukam. Przez chwilę miałem wrażenie, że powinienem zrobić zdjęcie, gdzie leży bateria i po prostu zrobić zdjęcie baterii, żeby ją zduplikować. Tak? Ale to chyba nie jest... To nie jest chyba to. Pytanie brzmi, czy możemy te baterie gdzieś dostrzec? Bo może gdzieś jest. Może uda mi się gdzieś podostawać, wiecie, tutaj coś popatrzeć, poszukać, powęszyć, poniuchać. Gdzieś jest schowana tylko teraz. Co? A może spróbujmy na przykład tak? Patrzę też przy okazji spadając, czy tutaj czegoś nie ma. Ale chyba nie. Chyba nie. No to gdzie jest bateryjka jeszcze jedna? Czy naprawdę będą chcieli, żebyśmy ją ofotografowali? To może być opcja, tylko nie wiem... Nie wiem jak to zrobić, bo tutaj ciężko wejść, ale z drugiej strony... Słuchajcie, no wydaje mi się, że to może być to ogólnie, tak? Nie mam pewności, ale... Ej, a jak się zachowa to w taki sposób? Czekajcie. Nie? Tutaj sobie postawimy. Use camera mi się wydaje, wiecie, że to będzie użyj. No, no właśnie. No dobra, nie mam pojęcia, czy to zadziała, ale brzmi jak pomysł. Dobra, zobaczymy, czy to wystarczy. Tylko muszę dobrze kliknąć. Okej. Okay. That's quite the clever solution. I pytanie, czy prawidłowy solution? No to był pierwszy pomysł, jaki miałem w głowie. Nie, czekajcie. I teraz na przykład mamy to musimy wziąć. I teraz baterijkę sobie zrzucimy na ryj, żeby było śmieszniej. Spadnie nam na ryj. Spadła. Okej. Okay. Ale w ogóle, bo widziałem achievement, że można zrzucić sobie baterię na ryj. Oj, to działa nawet. Można zrzucić baterię na ryj. Ale... Nie wiem, tutaj jakoś... Nie zadziałało. Trudno. Idziemy dalej. Fajne, fajne pomysły. No i znajdźkami są, kurczę, magnesy. Ja sobie zadaję... I find you to be quite adventurous and fun. No ba. Dokładnie to jest opis mnie. ja też nie wiem. Ja też nie wiem i chciałbym się dowiedzieć. Mam amnezję. Z Talosem mi się trochę kojarzy, nie? Bo tam też stawialiśmy rzeczy. Ale... Trochę w inny sposób. Co to jest to? Pickup game? I remember this. Araya once told me. That there's power in nurturing something. I'm uncertain by what she meant, but you seem to have a handle on things. Tomodachi, czyli tak zwany... O Jezu, to się rzeczywiście nazywało Tomodachi? Nie wiem, czy po polsku nie było jakoś inaczej się na... Tamagotchi, kurczę, czym się różni Tomodachi od Tamagotchi? Może nie ma dużej różnicy. O, teraz, słuchajcie, urwiemy pół kota. Spójrzcie na to! Kot jest niewrażliwy na naszą zabawę. Ciekawe. Słoneczko. Podlewanie. Słoneczko. Wiecie, o co chodzi, że tutaj się tak naprawdę podlewa... Że jak się gra roślinką, to podobno one tam lepiej rosną. Okej. Okay. Ale chyba na początku trzeba podlać. Potem dodać słoneczko. A na końcu zagrać muzykę. Rośnie. Jestem ciekawy, co wyrośnie z tego, bo widać, że to rośnie, tak? Może uda się to potem zebrać. Uuu, patrzcie, co jest... No to jest piękne, Boże. Jakie to jest dbałość o szczegóły, zobaczcie, z tyłu postawili... No gracz by tego nie zobaczył, ale z tyłu, zobaczcie, są... Jakieś narzędzia ogrodnicze, koszyki... Rzecz... Co? Jak to? Nie, nie więdnij! Już cię podlewam! O-o!
i pokrzyku? Czekajcie. Mamy władzę nad czasem. Dobra, jest. Okej, okay, wróciło. Słyszałem ten dźwięk. Dobra, ja się tym zajmę chwilę, słuchajcie. Mamy kwiatek! Słuchajcie, jest kwiatek! I co teraz, mogę ten kwiatek jakoś podnieść? Nie, nie mogę. Kurczę, to nie ma żadnego osiągnięcia za zabawę tym. Podlejemy jeszcze raz. Damy mu słoneczko. I zagramy jeszcze jedną melodię. Uuu, okej! Okay. I beat the game! Grow the flower to attract a bee. Ojej. No cześć, pszczółka. Pszczółka przechodzi proces. Dobra, no minigierka po drodze. Wiecie, są takie bajery jeszcze tutaj porzucane, także mi się bardzo podoba. Jak są takie rzeczy. To widzieliśmy w hubie też. No dobra, okej, wracamy do zagadki. Co my tu mamy? W tę stronę. O nie! O nie! O nie! Czyli tak naprawdę musimy cofnąć całą zabawę w pszczółkę? Na to by wyglądało, bo co my musimy zrobić? Musimy dostać się tu. Nie wiem, czego to będzie zdjęcie w takim wypadku. Znaczy, dobra, to będzie zdjęcie czegoś tutaj. A my musimy dostać się... A, musimy zrobić zdjęcie tego. Tam na górę idzie się dostać, może. Czyli i mamy Tamagotchi, Tomodachi. O. No co mi da zrobienie tego zdjęcia? W sumie to... Ciężko powiedzieć, ale jestem ciekawy, bo teraz skopiowaliśmy różne dziwne rzeczy. No dobra, no trochę wygląda, jakbym miał spróbować tam na górę wejść jakoś, tak? Jezu, naprawdę kawałek tutaj. I tutaj też jest koteł skopiowany, o mój Boże. No dobra, ale... Tędy raczej niewiele zrobię. Jest piękny kawałek tego działa. Jakoś trzeba będzie wykombinować, żeby tam wejść pewnie i może właśnie z pomocą Tomodachiego. Dobra, czyli wychodzi na to, że trzeba pocofać. Tak, cofnęliśmy wszystko, bo normalnie wygląd tego jest taki. Możemy strzelić jedno zdjęcie i zobaczyć, co nam to da, ale to nam da niewiele. Chociaż pod dobrym kątem, słuchajcie, pod dobrym kątem, gdyby to zrobić, to może da nam bardzo dużo. Sorry, koteł. Ale robię test. Tylko, żebym tam nic nie usunął, na górze, no właśnie. Cyk. The teleporter was destroyed! No tak, właśnie na teleporter muszę uważać. Cyk. Aha. Okej, okay. No stworzyłem jakąś platformę. Pytanie tylko brzmi, no może... Nie wiem, czy muszę tam na górę wejść. Absolutnie nie wiem, na razie próbuję coś wykombinować. Mam też Tomodachil. Ale jego to... Mogę tylko jakoś poukładać w dziwny sposób. Nawet trochę za wysoko sobie to wrzuciłem tu. Ale dam radę. Ja nie dam rady. Zobaczymy, czy po Tomodachilu wejdziemy na górę. Dobra, jestem! Tylko po co? Tak jest, po co tu wszedłem? Nie mam pojęcia. Jej! Tak, o to chodziło. Wejść gdzieś, gdzie nie było sensu wejść. Hurra! Niech żyje mózg! Tam coś zwiędło. No dobra, no ogólnie to musimy po prostu zrobić przejście tu, więc ja tutaj chyba skomplikowałem sobie całą zabawę. A przecież prawdopodobnie jedyne, czego potrzebujemy, słuchajcie, to jest po prostu przejście tu. Tylko patrzę, czy to czegoś nie usunę. No pewnie chodzi... O, strasznie to chrupie. Pewnie chodzi o to, no bo przecież o co innego, to było proste. A teraz co tutaj? No właśnie. Ha! Ale to może być ciekawe teraz, bo... Mamy fotę. I chcemy odwrócić to, prawda?
Jeżeli chcielibyśmy odwrócić sposób strzelania tym, ja bym spróbował zrobić tak. Trochę bliżej. Mniej więcej, żeby tej samej wysokości było. Cyk. O właśnie. O Jezu. Piękne. Nie no, pomysły są znakomite, tak? Obrócimy i mamy teleporter, nie? Jeszcze została jakaś kratka. Trochę pod kątem. I... dobra, jestem. Okej, pięknie. Cyk, ale to wrócimy chyba do... tak, wrócimy do domu. Yeah! Zrobiliśmy zestaw zagadek. Teraz pytanie brzmi, skoro to był magnes, to on na lodówce musi być. No i jest. Wcale się nie dziwię, że jest. Proszę bardzo. The Fenders left plenty of records of their work here, in case they were to ever come back. I wonder... well, I hope it'll be of some use to you. A zobaczymy, czy będziesz pomocny, czy nie. Ale mamy na lodówce już pierwsze. Myślałem, że coś wokół tego drzewa, jednak proszę bardzo, magnes na lodówkę. Takie delikatne rzeczy. Jedziemy. Następny poziom. Fajne to jest, kurczę, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o zabawkę, taką z delikatnymi na razie zagadkami, choć no, potrafią one trochę tam wytężyć umysł, łamać perspektywę i te sprawy, to jest całkiem przyjemne. Co mamy tu? Baterie. Aha. I mówi to kot o króliczej noże, nie? Moim zdaniem ewidentnie odniesienie do wspomnianej wcześniej. Sam w to wpadnę też. Alicja w Krainie Czarów. Dobra, czyli musimy zrobić coś, żeby sobie tam zablokować dziurę. O! A tu po prostu jest gotowa bateria. To tak na luzie poszło. A potrzebujemy baterii dwie, no to easy. Tylko jeszcze oczywiście się rozejrzy... Tylko czemu odeszła w pośpiechu? To jest ważne. Wszędzie porozrzucane te elektryczne gitary. No dobra. Dużo też takiego właśnie opowiadania tymi elementami też, nie tylko tekstem. No dobra, tylko teraz tak. Ja myślę, że to się właśnie przyda zrobić w tym miejscu, nie? Myślę, że to o to chodziło. O to chodziło właśnie. Tak. Tu mamy jedną z baterii. A tu sobie zrobimy zaraz drugą. Cyk. Świetnie. No ba? Łapać umiem. To trzeba przyznać, jak widać. Oj! No, rzucać też umiem. Mogłem za chwilę udowodnić, że rzucam pięknie. A z drugiej strony coś jest? Nie ma. No właśnie, widzicie, to jest to, czego mi na razie jeszcze troszkę brakuje w tej grze, ale może się to rozkręci, zobaczymy. No mają naprawdę gotowe tyle takich fajnych, takich zakamarków pełno. No mamy już znajdźki, jakby tu jest spoko, tak? Jak ktoś chce, to może poszukać tutaj teraz magnesów na lodówkę. Są, ale właśnie jakieś takie, wiecie, bardziej pomysłowe zagadki? Czy bardziej pomysłowe jakieś takie sekrety, alternatywne użycia zdjęć, żeby coś dodatkowego zdobyć? Żeby czasami jakaś ważniejsza znajdźka, albo właśnie te audiologii, były na przykład właśnie na przykład na tym dachu i trzeba pokombinować, jak na ten dach się dostać, nie? Albo no, jakieś takie bajery, nie? Czułbym, że wtedy spełniłbym się bardziej grając w tę grę. Oho. Dzwoni do nas. No już widzę, że dzwonisz. Dobra, co tam? Hey, you answered. I've been trying to look ahead, but the simulation is a bit of a maze. You're the only one that can navigate it. If I were to guess, though, what remains of all their research should be scattered around you. And if I were a delicate machine that could solve climate change, I'd be deep in a lab somewhere. Anyway, I'll do my best out here. Find that machine, all right? I'm cheering you on. Malfunction in soil. Delicate machine. Something to do with climate. Ah, oh, that sounds familiar. Okej. Co my tu mamy? Mamy znowu coś, co możecie sobie też sami przetłumaczyć. Tutaj mamy informacje o problemach z kwiatkami. Tak. A world just isn't a world without cycles we can't control. Takie podsumowanie może być tutaj ode mnie. Dobra. Okej. To idziemy szukać. Znaczy tutaj coś mamy od razu na dzień dobry.
A, tu mamy też słuchowisko. No, te obrazki już widzieliśmy. Kotoł jest wszędzie z nami. Na każdym kroku nam towarzyszy. Is that what she's been working on? How foolish can she be? I don't think it's foolish at all. Insanely ambitious, sure. You must tell her. You know that, right? This will be so crushing. Real bad. Not something even an artificial cat could improve. I'll talk to her, but try having a little faith. Okej, okay. To co ona próbowała zrobić, że tu jest taki teraz problem? O! Mango magnet, proszę bardzo. Mamy kolejny magnesik znaleziony. Potrzebujemy baterii sztuk 2, żeby to zadziałało. Tutaj mamy pierwszą. A tylko, że to niestety, jak widzicie, psuje połączenie. Okej, okay, to psuje połączenie. Ciekawe. No dobra, to za chwilę wydaje mi się, że może trzeba będzie zrobić temu zdjęcie albo coś w tym stylu, coś wykombinować. I to i tak jest tylko, zauważcie, jedna bateria. Czy mamy tu jeszcze jakieś interakcje z czymś? Czy coś tu jeszcze jest? Panele, niedzielę, a tutaj było jeszcze pokój. Okej, okay, tu mamy fotki, możemy robić, tu jeszcze mamy informacje. Improved biofiltration designs, thank you for sharing your soil sample code. Kombinują tutaj? A no właśnie. No właśnie, a widzicie. Czyli trzeba będzie przenieść cały ten system. Tak mi się wydaje. Dobra, tu będziemy mieli fotografię, która pozwoli nam przenieść teleporter w inne miejsce. Ale nadal to jest tylko jedna bateria. Ale, no właśnie, tym zdjęciem będzie można zduplikować drugą baterię. Przecież, tak? Awesome. Proszę bardzo, sobie zrobimy. Chociaż wiecie co? To zrobię to z Align, żeby było równiutko. Dobra, to jest nasz nowy teleporter. Co znaczy, że teraz możemy zrobić tak. I wiecie co możemy zrobić teraz jeszcze raz? Możemy jeszcze raz zrobić zdjęcie temu. Nie muszę nawet patrzeć. Jeszcze jeden teleporter. O, ciekawe, czy ten jakiegoś paradoksu nie stworzymy. A, lubię robić paradoksy w takich grach. I teraz mamy... Proszę bardzo, zrobimy obok teleportera drugi teleporter. Co za bajer. Okej. Okay. No i teraz co? Oba będą działać? Dobra, i teraz jest to ciekawe, bo będę chciał wziąć teraz tę baterię. Tak, i teraz tę baterię na drugie. A? Chciałem przetestować, czy traktują to jako osobny byt? Jak najbardziej. Cyk. Aha. Tylko, że oczywiście jedno jest popsute, a drugie nie. Więc to musi być to, bo tylko tutaj przechodzi prąd. O, to jest informacja. O, prawie ją przeciąłem. Don't the leaves look off to you, Raya? I can't tell anymore. Okej. Okay. A, i to po krzyku. Mamy zaliczoną kolejną sekwencję. Bardzo ładnie. No i wróciliśmy do głównego. Habu, habu, habu. Mamy dwa... Wydaje mi się, że w każdym miejscu powinien być jakiś owocek. Tak mi się wydaje. W każdym jednym. Teleporcie powinna być przynajmniej jedna znajdźka. Teleport to optional challenge. Z chęcią. Jak wygląda opcjonalne zadanie? Zaraz sprawdzimy. Mamy konaweczkę. Mamy ułożony w dziwny sposób to. Teleporter. Teraz zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Suzy Sue would be proud, but you can't keep stealing all my rigger brushes. Sacrifices must be made to achieve the perfect anti-establishment eyeliner. Co? To są jakieś rzeczy związane z rigger brusher? Z coś do... jakiś rodzaj... tych... pędzelków. Najwyraźniej. O! Proszę bardzo, i jabłuszko znaleźliśmy. Noise. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj możliwość robienia... No właśnie, tylko że to... Czy to coś da? Czy to coś da? Zastanawiam się. Zwykle optional challenges dla mnie znaczą... O, trudniejsze zadanie. Czy jak ja tego nie obrócę, słuchajcie...
Znaczy tam na górze nie ma teleportu, nie? Więc trzeba to zrobić jakoś tak. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest poprawne, czy nie, ale może trzeba na przykład sobie to zrobić na dachu, a tu na przykład zrobić wejście na dach. Nie wiem, nie wiem. To jest absolutny teraz dziki pomysł. Ale sprawdzimy, czy to zadziała. Czyli zrobimy jakoś... Line, tak, nie no, na górę. Jak to wysoko sięga? Trzeba zobaczyć. O właśnie. Dość wysoko, nie? Ale wejść tam nie będzie prosto. Jeżeli w ogóle się da. To trochę wygląda, jakby to były schodki. Bo myślałem, że trzeba będzie jakoś... Nie mogę nigdzie spaść niżej, nie? Dobra, nie mogę. Bo mogę oczywiście zrobić drugie zdjęcie teraz i jakoś sobie to pod kątem ogarnąć. Ale to jest za wysoko. Moim zdaniem to jest za wysoko. Czy można było coś z tym zrobić? Więc... Tak to też wiecie. Nic z tego. No dobra, pokombinujmy. Mogę też... Ale obracanie też niewiele zmienia. Bo tak, bo to widzę, że tu jest... Wiecie co? O, wiem. Chyba wiem. Mam pomysł. Może jesteśmy w stanie zrobić drugie zdjęcie i potem to jeszcze lepiej przestawić. Tylko jak zrobię teraz zdjęcie, to... O tak, widzicie? O, to jest do góry nogami, co prawda. Ale teleporter nadal tu jest, tak? No, nie wiem, czy to się uda, ale sprawdźmy. I potem mogę podnieść fotografię, obrócić, postawić. Działa? Działa! Dobrze, jesteśmy mądrzy. Okej, wykombinowaliśmy to. Już prawie to utrudniłem, ale jest dobrze. Szanowni Państwo, zatem... I jak Wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Oczywiście będziemy grali dalej. Myślę, że granie jest długa, więc z wielką chęcią bym ją przeszedł całą, chociaż... No, na razie jesteśmy w drugim świecie, nie dało się na razie, nie udało się zrobić świata, także jeden świat na jeden odcinek. Ale myślę, że będę do tego zmierzał. Tylko, że no ja też lubię, wiecie, chodzić, szukać, szperać, wysłuchać trochę tych dialogów, bo jakaś historia jest tu opowiadana. Więc o, ale myślę, że Viewfinder jest taką grą, którą z chęcią bym przeszedł całą. No, sami też dacie mi znać swoimi komentarzami. Oczywiście również wyświetleniami i lajkami, wszystkim innym po drodze. Będę widział też, czy jesteście ze mną, czy będę grał sam, prawda? It's beautiful. I've never really seen a tree up close before. Imagine seeing something like this every day. That would be pretty amazing. Ja mam wrażenie, że ten nie striggerował się na początku ten dialog, jak tu wchodziliśmy, bo było o tym drzewie, bo weszliśmy trochę inną ścieżką. Ale teraz już się striggerował i proszę bardzo, zostawiam was z tym pięknym oto drzewem na sam koniec. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska za dwa dni. Cześć!